Pałac Rodziny Poznańskich to perła łódzkiej architektury, która przyciąga wzrok przepychem detali, potężną bryłą i intrygującą sylwetką kopuł. Za jego murami znajdziemy eleganckie wnętrza, w których prezentowane są dzieła sztuki oraz cenne przedmioty codziennego użytku. Wykwintne połączenie architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego najpełniej prezentuje przestrzeń sali jadalnej. Dekoracje, których przeznaczeniem była apoteoza Izraela Poznańskiego, jednocześnie są świadectwem bogactwa i zamożności całej jego rodziny. Wśród nich uwagę zwracają przede wszystkim cztery okazałe płótna pędzla Samuela Hirschenberga. Stanowią one unikalny w skali światowej zespół zachowanych prac tego znakomitego artysty. Tym samym malarskie dekoracje budują nie tylko opowieść o rodzinie Poznańskich, ale są również naocznym dowodem talentu ich autora, wybitnego łodzianina. Samuel Hirschenberg urodził się w tradycyjnej żydowskiej rodzinie. Jego ojciec był właścicielem niewielkiego zakładu tkackiego, który miał się stać rodzinnym interesem. W związku z tym Samuel został posłany do łódzkiej wyższej szkoły rzemieślniczej, gdzie zaczął wykazywać niezwykłą zdolność do rysunku. Jego talent dostrzegł również dr Mieczysław Kon, który pomógł mu uzyskać skromne stypendium od przemysłowców Izraela Poznańskiego i Markusa Silbersteina. 25 rubli miesięcznie pozwoliło młodemu artyście rozpocząć studia w krakowskiej Cesarsko-Królewskiej Szkole Sztuk Pięknych. Następnie kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Pomimo problemów zdrowotnych, Samuel Hirschenberg był bardzo pracowitym artystą. Malował symboliczne, realistyczne obrazy, często poruszające tematykę filozoficzną i narodową. Już w czasie studiów wielokrotnie zdobywał za nie liczne wyróżnienia i pochwały. Prawdziwy sukces i rozgłos przyniósł mu nagrodzony srebrnym medalem obraz Szkoła Talmudystów, który prezentowany był również na wystawie światowej w Paryżu. Sława, studia na prestiżowej Akademii Colarossi otwierały Samuelowi Hirschenbergowi drogę do międzynarodowej kariery. Jednak konieczność wsparcia licznej rodziny zmusiła go do powrotu i osiedlenia się na stałe w Łodzi. Tu założył własną pracownię i tworzył przez następne kilkanaście lat, odbywając liczne podróże, m.in. do Paryża i Rzymu, oraz biorąc udział w wielu wystawach krajowych i międzynarodowych konkursach. Pod koniec życia przeniósł się do Palestyny, gdzie wykładał w Szkole Sztuk Stosowanych Becalel w Jerozolimie do śmierci w 1908 roku. Samuel Hirschenberg przez całe życie wspierał również artystyczne predyspozycje swojego młodszego rodzeństwa. Leon, podobnie jak jego starszy brat, został malarzem i na stałe osiadł we Francji. Mieszkał w Brytanii, która stała się bohaterką jego pejzaży i scen rodzajowych. Niektóre z nich obejrzeć można w saloniku muzycznym Pałacu Poznańskich. Natomiast najmłodszy z braci, Henryk Hirschenberg, zasłynął jako modernistyczny architekt projektujący nowoczesne budynki o ekspresyjnej, surowej bryle. O innych, równie utalentowanych łódzkich artystach przypominają także pozostałe przestrzenie Muzeum Miasta Łodzi. Szczególnym miejscem jest pałacowy ogród. Na północny wschód od dziedzińca usytuowana została zabytkowa fontanna, ozdobiona rzeźbą przedstawiającą młodą, nagą kobietę. Została ona wykonana przez znanego łódzkiego rzeźbiarza Wacława Konopkę, twórcę licznych nagrobków, tablic pamiątkowych i pomników. Nie jest to jednak jedyna rzeźba, na którą można się natknąć podczas spaceru. Między drzewami, na trawnikach czy w zakamarkach żywopłotów znajdują się dzieła wybitnych artystów, przedstawicieli różnych pokoleń i postaw twórczych. Można spotkać tu pracę wielu uznanych łódzkich rzeźbiarzy. Większość prac zagościła w ogrodzie Pałacu Poznańskich w ramach projektu Aleja Rzeźb, który został otwarty w 2000 roku. Część z prezentowanych dzieł została zakupiona przez władze miasta Łodzi. Inne powstały w ramach projektu Konstrukcja w procesie, a niektóre zostały wykonane specjalnie na ekspozycję w muzeum.